i rozpoczynamy mecz Warta Sieradz, Błonianka Błonie. A grały ze sobą odpowiednio 16 i 17 drużyna w tabeli. Obie ekipy znajdują się w strefie spadkowej. Początek meczu zaczął się nie najlepiej dla Warty. Już w 5 minucie Błonianka wyszła na prowadzenie. Zza pola karnego strzał na dalszy słupek bramki Kamila Miaska oddał Maksymilian Korczak. Piąta minuta spotkania i mamy bramkę dla gości. W dalszej części pierwszej połowy Śradzanie szukali okazji do wyrównania. W 35 minucie Jakub Pawłowski trafił w poprzeczkę. Pod koniec pierwszych 45 minut goście oddali jeszcze dwa strzały i zespół z Mazowsza zszedł z jednobramkowym prowadzeniem. I rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Warta Sieradz, Błonianka Błonie. W drugiej połowie trener Marcin Węglewski przeprowadził potrójną zmianę, która nieco ożywiła ofensywę Sieradzan. Jednak strzały oddawane przez biało-zielonych były najczęściej za lekkie lub niecelne. W 62 minucie Maciej Kraśniewski oddał strzał głową, jednak czujny był golkiper Błonianki. 5 minut później z rzutu wolnego tuż nad bramką gości uderzał Jakub Dydak. Gra stawała się coraz bardziej nerwowa, a dwie żółte kartki w konsekwencji czerwoną zobaczył Adrian Filipiak, będąc już na ławce rezerwowych. W końcowej części spotkania było jeszcze kilka okazji na bramkę, jednak żadna z nich nie została skutecznie wykorzystana i Warta Sieradz przegrała z Błonianką Błonie 0-1. No na pewno wiedzieliśmy przed meczem, jaki jest ciężar gatunkowy tego spotkania, tak? Dwie drużyny z dołu tabeli, ze strefy spadkowej, my wiedzieliśmy, że jeżeli przegramy ten mecz, to po prostu będziemy mieli 6 punktów straty tutaj do drużyny z Sieradza i będziemy już w bardzo, bardzo trudnej sytuacji. Cieszą nas niezmiernie te 3 punkty. No gdzieś tam kluczowy moment tego meczu uważam pierwsze 15 minut drugiej połowy, gdzie Warta ruszyła naprawdę bardzo mocno, zrobiła 3 zmiany i trzeba przyznać, że naprawdę te zmiany były o bardzo dużej jakości i uważam, że wygraliśmy między innymi dzięki temu, że przetrzymaliśmy te pierwsze 15 minut drugiej połowy. Potem podeszliśmy trochę wyżej i no, wypada im podziękować moim zawodnikom za walkę, za zaangażowanie, ponieważ też przyjechaliśmy dzisiaj w 17 na mecz, bo mieliśmy 4 kontuzje, takie dość poważne, no ale całe szczęście udaje nam się wygrywać. Pierwsza połowa, nie wiem, słyszę wiele tu podpowiedzi, słyszę wiele dobrych rzeczy, że trzeba wystawić skład, który chce wygrać mecz. W drugiej połowie wystawiłem skład, który chciał wygrać mecz. Naprawdę grali fantastycznie. Graliśmy tak jak kilka miesięcy temu, z pasją, z poświęceniem, z kreowaniem gry i za to dziękuję chłopakom, za tą drugą połowę. Ci, co byli na placu w drugiej połowie, szacunek ogromny z mojej strony. Dziękuję im za to, że podjęli tak ambitną walkę, żeby odwrócić losy tego spotkania. Niestety nie udało się. Futbol jest taki, że musisz strzelać bramki. No, my mieliśmy sytuację, nie trafiliśmy. Przeciwnik trafił, wygrywa dzisiaj 1-0. W następnej kolejce Warta Sieradz podejmie na stadionie Mosir Pilice Białobrzegi. Mecz odbędzie się w sobotę 15 października o godzinie 18:00.